Nastroje w drużynie są bardzo bojowe. Przed nami mecz, nawet losowanie w Lidze Mistrzów. Mamy cel taki, żeby przede wszystkim przejść pierwszą rundę, troszkę dalej zajść niż w tamtym roku. Myślę, że trener Trawiński bardzo się starał, żeby w tym roku drużyna była jeszcze lepsza niż poprzednio i ten cel jest naprawdę w zasięgu ręki, jesteśmy w stanie powalczyć. Ten turniej dzisiejszy miał nam praktycznie dać odpowiedź na to, czy jesteśmy już przygotowani, żeby walczyć. No oczywiście bardzo ciężkie warunki, bo bardzo gorąco. Murawa też nie taka, do jakiej byliśmy przyzwyczajeni, chociażby na obozie. Pierwszy mecz przegrany, no cóż, no ciężko powiedzieć mi teraz i ocenić dlaczego. Może troszkę, może ta pogoda, myślę, że w tym sposób bym upatrywała tą porażkę. Natomiast drugi mecz już całkowicie kontrolowałyśmy. Dużo gry w piłkę, myślę, że tak dalej będziemy to robić. Przed nami jeszcze trochę sparingów, więc mamy jeszcze dużo czasu, żeby tą najlepszą formę złapać i ograć zawodniczki w pierwszej jedenastce.